wzbudziło to trochę emocji, także na ziemi limanowskiej. Szczególnie duża emocja jest w sąsiedniej gminie Kamienica. I niestety pani wójt po drodze się to obrywało. Wczoraj mieliśmy dosyć ostry protest. Chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. Wszystkie szkoły na terenie całego regionu są równie ważne i wszyscy wójtowie mają swoje racje. Mają swoje racje. Nie jest tak, że jeden ma rację, drugi nie ma racji. Każdy ma swoją rację, mówiąc, że jego sytuacja jest szczególnie wyjątkowa. Myśmy mogli wykonać tylko tyle, żeby w miarę sprawiedliwie podzielać po powiatach. Po powiatach w miarę sprawiedliwie podzielać te środki finansowe. I rozdzieliliśmy korzystnie dla powiatu limanowskiego. Dlatego, że na 7 projektów, które były złożone z powiatu limanowskiego, 4 zostały dofinansowane. Są takie powiaty, w których 30% tylko dostało dofinansowanie projektów. W powiecie limanowskim dostało to dofinansowanie projektów 60%. A mogło dostać, tak statystycznie biorąc, dzieląc równo, tylko 50%. W związku z tym, rozumiejąc rozgoryczenie indywidualne, możemy jasno sobie z podniesioną głową powiedzieć. Zdobyliśmy więcej, niż mogliśmy zdobyć. 4 gminy, Limanowa, Laskowa, Łukowica i Słopnice dostają dofinansowanie. Chciałbym, żeby taki przede wszystkim przekaz szedł, a nie przekaz, że członkowie zarządu załatwiają dla swoich. Gdyby tak było, biorąc pod uwagę wyniki Platformy Obywatelskiej na terenie powiatu limanowskiego, to powinniśmy się zakwalifikować na poziomie 20%. A tymczasem kwalifikujemy się na poziomie 60%, więc ten argument tak zwany polityczny, myślę, że jest nietrafiony. I tyle chciałem skomentować, ponieważ dzisiaj nawet w Dzienniku Polskim na pierwszej stronie czytałem taki artykuł z różnymi zarzutami w kierunku do nas. To była sytuacja jedna z najtrudniejszych, jeśli chodzi o nasz wybór. Jedna z najtrudniejszych, dlatego że wiedzieliśmy, że szkoła jest oczkiem w głowie każdej gminy. Oprócz dróg, kanalizacji to jest szkoła, prawda? I za to się wójta rozliczy. A wiedzieliśmy z góry, że tylko 50% środków może być przekazanych, tylko 50% może być zadowolonych. Wiedzieliśmy, że będzie duże napięcie.